Dzień dobry. Witam ponownie w magazynie kostiumów Zespołu Tańca Ludowego Pruszkowiacy. Dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o strojach z regionu Rzeszowszczyzny. Będą to stroje rzeszowskie. Zacznijmy od stroju męskiego. Typowym elementem stroju męskiego jest nakrycie głowy, sukmana, okrycie wierzchnie, okrycie spodnie, czyli kamizelka, spodnie i buty. Na co dzień panowie na Rzeszowszczyźnie nosili płócienne spodnie zwane po prostu gaciami. Koszule były białe, płócienne lub lniane. Natomiast teraz zacznijmy po kolei od stroju takiego wizytowego. Kapelusze. Na co dzień noszono kapelusze słomkowe, robione ze słomy, wykańczane tasiemkami i sznureczkami z pomponikami. Później noszono też filcowe kapelusze, zwane kapeluszami makowymi. Brązowa sukmana. Było to okrycie wierzchnie, kiedy było zimno. Natomiast latem panowie nosili niebieskie kamizole, czyli tak zwane kamizelki, po rzeszowsku kamizole, z cienkiego fabrycznego płótna. Ci bogatsi podszywali je czerwoną podszewką, tak aby wystawała na zewnątrz. Zapinane były na metalowe guziki, posiadały też wełniane pompony po dwóch stronach. Na kamizolach znajdowały się też takie patki imitujące kieszenie. Na wierzchu noszony był biały skórzany pas przyozdabiany łańcuszkami i ćwiekami. Pas typu krakowskiego. Na spodniach, spodnie niebieskie, z takiego samego materiału jak kamizelka, zwane sukienniokami, zdobione po bokach oblamówkami. Były to trapezowate zdobienia w kolorze czerwonym, posiadające dodatkowo pomponiki. Obuwie, czarne skórzane. Na Rzeszowszczyźnie panowie nosili dwa rodzaje obuwia. Obuwie typu polskiego, takie jakie dzisiaj prezentujemy Wam, a także obuwie typu węgierskiego. Było to podobne obuwie, natomiast było dużo wyższe, marszczone przy kostce i były też wywijane. Normalnie, gdy były całe rozwinięte buty, sięgały za kolana aż do uda. Natomiast można je było wywinąć w dół, wtedy były pod kolano. To były obuwie typu węgierskiego. Tak prezentował się strój rzeszowiaków. Przejdźmy teraz do stroju rzeszowskiego damskiego. Składał się z nakrycia głowy, bielizny, gorsetu lub katany, takiej katanki, spódnicy, fartucha i butów. Nakrycie głowy. Na Rzeszowszczyźnie panie i dojrzałe kobiety na głowę zakładały chustki. Chusty były koloru białego lub kraciastego, wypełniane haftem angielskim. Tutaj widzicie haft angielski, dziurkowany. Natomiast panienki nosiły wianki z kwiatków. Koszula lniana, biała lub płócienna, z kołnierzem, także zdobionym tym haftem. Haft pojawiał się również na mankietach. Pod spodem oczywiście halka pod spódnicą, to była bielizna. Tutaj mamy gorset. Gorsety były koloru czarnego, z aksamitu, zdobione motywami kwiecistymi, haftem koralikowym. Tutaj też przyozdabiane są na dole te wyłogi cekinami i haftem koralikowym. Wszystko związywane kolorowymi tasiemkami. Fartuch. Fartuch z białego płótna, zdobiony haftem angielskim z dziurkami. W późniejszym okresie te wykończenia haftów pojawiały się też kolory na tych wykończeniach haftów. Spódnice jednobarwne, z żorżety lub z wełny, wykańczane na dole lamówkami, obuwie czarne, skórzane, sznurowane na kolorowe tasiemki lub po prostu wciągane zwykłe kozaki, podobnie jak u mężczyzn. Strojem zimowym, ubraniem zimowym, które zakładały panie, były to gorsety i kabatki. Kabatki były szyte z tego samego kabaty, z tego samego materiału co gorsety, z aksamitu, natomiast posiadały rękawy i też były bogato zdobione motywem kwiecistym, haftem koralikowym. Tak wyglądał strój pary rzeszowskiej.
Witam Was, moi drodzy. Mam nadzieję, że jesteście pełni energii, ponieważ zapraszam Was na kolejne zajęcia wokalne. Jak zwykle zaczynamy od masażu twarzy. Czółko. Skronie. Policzki. Żuchwa. Nos. A teraz żujemy gumę. Bardzo dokładnie. A teraz dzióbek i uśmiech. Dzióbek, uśmiech, dzióbek, uśmiech. Dziubek, uśmiech, 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 dziubek, uśmiech. A teraz robimy szybki wydech. I wdech nosem do naszej przepony. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I teraz bardzo głęboki wdech. I wstrzymujemy powietrze, a ja odliczam. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i wypuszczamy powietrze. Dzisiejsze rozśpiewanie zaczniemy inaczej niż zwykle, ponieważ zamiast mormorando będziemy wykonywać ćwiczenie polegające na wypowiadaniu spółgłoski r. Próbujemy. Gotowi? To startujemy. Uwaga. I oddech. Oddech. Luźno żuchwa. Luźno język. Oddech.
kolejne ćwiczenie. Zanim je zaczniemy, podam Wam najpierw jego tekst. Uwaga. Wawe wiwo wu. Słyszycie? W. Wa. Wi. Wyraźnie w. I jeszcze raz. Wawe wiwo wu. Świetnie. I przez jakąś część ćwiczenia będziemy właśnie wykonywać te zbitki, a w drugiej części ćwiczenia będziemy wykonywać bardzo podobne, tylko zamiast w będzie b. Bra bre bri bro bru. I jeszcze raz. Bra bre bri bro bru. To od początku. Wawe wiwo wu. I jeszcze raz. Wawe wiwo wu. I druga część. Bra bre bri bro bru. I jeszcze raz. Bra bre bri bro bru. Zaczynamy. Uwaga. Wawe wiwo wu. I wawe wiwo wu. Oddech. Wawe wiwo wu. 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 Bra. Bra bre bri bro bru. 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 Podczas kolejnego ćwiczenia będziemy wypowiadać samogłoski A, E, I, O, U. Będę je zmieniać w trakcie ćwiczenia, o czym będę oczywiście Was uprzedzać. Uwaga! A, 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 oddech. A, 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 E, E. Przygotowałem na dziś piosenkę pochodzącą z regionu Polski, jakim jest Podkarpacie, a dokładniej z okolic Rzeszowa. Tytuł tej przyśpiewki to Gacok. Tradycyjnie będę czytać tekst, a Wy powtarzać, z moją małą pomocą. Zaczynamy. Gdybym miała korale, białe płótno w skrzyni. Jeszcze raz i uważajcie na zbitkę gdybym miała. Jest tam M obok siebie. Trzeba wypowiedzieć to tak, żeby było to wyraźne. Jeszcze raz. Gdybym miała korale, białe płótno w skrzyni. Dalej. Oj, byłaby ci ze mnie świarno gospodyni. Jeszcze raz. Oj, byłaby ci ze mnie świarno gospodyni. I refren. Hop, siup, tralala, hop, siup, tralala. Jeszcze raz. Hop, siup, tralala, hop, siup, tralala. I druga część refrenu jest taka sama. Hop, siup, tralala, hop, siup, tralala. To jeszcze raz. Hop, siup, tralala, hop, siup, tralala. Kolejna zwrotka. Przyjedź do mnie saniami albo przypłyń wodą. I jeszcze raz. Przyjedź do mnie saniami albo przypłyń wodą. I dalej. Powiedz mojej matuli, że ci się podobam. I jeszcze raz. Powiedz mojej matuli, że ci się podobam. I refren już bez powtórek teraz. Hop, siup, tralala, hop, siup, tralala, hop, siup, tralala, hop, siup, tralala. I ostatnia zwrotka. Pójdę ja do matulki, krzyknę jej od proga. I jeszcze raz. Pójdę ja do matulki, krzyknę jej od proga. I dalej. Dajcie matuś córeczkę, bo mi się podoba. I jeszcze raz. Dajcie matuś córeczkę, bo mi się podoba. I refren. Hop, siup, tralala, hop, siup, tralala, hop, siup, tralala, hop, siup, tralala.
Tekst mamy naczytany, przechodzimy zatem do nauki melodii. Uwaga! Gdybym miała korale, białe płótno w skrzyni. Jeszcze raz. Gdybym miała korale, białe płótno w skrzyni. I dalej. Oj, byłaby ci ze mnie świarno gospodyni. Jeszcze raz, chociaż melodia, jak usłyszeliście, jest taka sama. Od oj byłaby, zaczynamy. Oj, byłaby ci ze mnie świarno gospodyni. To od początku cała zwrotka. Gdybym miała korale, białe płótno w skrzyni, oj, byłaby ci ze mnie świarno gospodyni. I refren. Hop, siup, tralala, hop, siup, tralala. I jeszcze raz. Hop, siup, tralala, hop, siup, tralala. I refren z każdą powtórką brzmi tak samo. Uwaga, to od początku zwrotka i refren. Gdybym miała korale, białe płótno w skrzyni, oj, byłaby ci ze mnie świarno gospodyni. Hop, siup, tralala, hop, siup, tralala, hop, siup, tralala, hop, siup, tralala. Myślę, że możemy sobie zaśpiewać całą piosenkę. Gotowi? Startujemy! Gdybym miała korale, białe płótno w skrzyni, oj, byłaby ci ze mnie świarno gospodyni. Hop, siup, tralala, hop, siup, tralala, hop, siup, tralala, hop, siup, tralala. Przyjdź do mnie saniami albo przypłyń wodą, powiedz mojej matuli, że ci się podobam. Hop, siup, tralala, hop, siup, tralala, hop, siup, tralala, hop, siup, tralala. Pójdę ja do matulki, krzyknę jej od proga, dajcie matuś córeczkę, bo mi się podoba. Hop, siup, tralala, hop, siup, tralala, hop, siup, tralala, hop, siup, tralala. Moi drodzy, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że piosenka wam się podobała. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia!